Dzień dobry. Dzień dobry. No i dobrze, nawet Cię nie wołałem. A już Wiktorio, witamy Cię serdecznie. Wiktorio, masz 16 lat, a przez te 16 lat co Ci się w życiu udało zrobić? Kończę gimnazjum, także szkołę mi się udało skończyć. Już dwie prawie. No to? Śpiewam 5 lat, gram na gitarze 6. Aha. Lubię tańczyć, ale nie potrafię. No i lubię gotować, ale gotować też nie potrafię. Także zajmuję się chwilowo tylko śpiewaniem i grą. I nauką, bo kończę gimnazjum. Kończę gimnazjum. A co dalej? Liceum Czachowski, humanistyka. Humanistyczna klasa. Tak. A będziesz miała łacinę? Nie. No to nie będziesz prawdziwej humanistycznej. Kiedyś może. Ale pamiętaj, ale jak ta jest, to znaczy błądzenie rzeczą ludzką, jeszcze znajdziesz czas na nauczenie się łaciny. Najgorszego w moim życiu przedmiotu przez najkochańszą moją żabcię prowadzonego pani, która miała 86 lat i nie dowiedziała dalej niż za dwie ławki. Zawsze była klasówka, to żeśmy dawali jej kolorowe gazety do czytania, ona je uwielbiała. I wtedy brała okulary do czytania, nie do widzenia, więc widziała tylko do wysokości gazety. O, więc dobry, można, dobry pomysł. Tak. Bardzo dobry pomysł. Na wszystko jest taki pomysł w show biznesie. Życzę Ci, żebyś nie musiała się takich wybiegów udawać takim wybiegom i żebyś mogła zaczarować nas swoim talentem. Czaruj, bardzo proszę, śpiewaj. Dziękuję. Dzięki. Czy Wam się, dziewczyny, ten wykon podobał? O zdanie poproszę Kasię. Bardzo fajnie, ciekawy nasz głos. Dziękuję. Ja strasznie współczuję wszystkim osobom, które noszą aparat, bo przez to... znaczy, ja mam wrażenie, że ten aparat powoduje to, że nie do końca mają ochotę ćwiczyć, co by dykcja była poprawna i zawsze mnie wkręcają albo próbują się o swoich uczennicach wkręcić, że się nie da. Ja wiem, że jeżeli się bardzo chce, to mimo wszystko można coś zrobić i próbować. I zachęcam Cię do tego, żebyś nad dykcją popracowała. Dlatego to mój wywód teraz. Bardzo mi się podobało, jestem na tak. Mój przyjaciel Hanczak to jest gość, który współprowadzi poranek w radiu, którego nazwy nie powinienem wymieniać, bo to radio konkurencyjne, czyli SK. I Harry miał co do siebie, że namówiłem go w pewnym momencie, żeby założył sobie aparat na klawiaturę. Wtedy także czytał serwisy w paśmie porannej MSC. I ja uwielbiałam, włączając wtedy radio, będąc dyrektorem innego warszawskiego radia, też konkurencyjnego, ciesząc się, jak bardzo mu spadnie słuchalność. Więc to znaczy noszenie aparatu, jak to bardzo przeszkadza, zwłaszcza przez pierwszy okres, a potem jak krwawe plamy pozostają na pościeli, na koszuli, gdziekolwiek się tylko człowiek obróci. A koniecznie dawajcie waszym znajomym wtedy spaghetti do jedzenia z mięsem. No słuchajcie, miazga jest. Jajecznicę też polecam, bo to jest potem. Tak, cudowne jest, absolutnie.
cholernie mi się podobać, to są, że tak powiem, ujęłaś mnie tym, że zaśpiewałaś to inaczej niż Duffy, a ja lubię tę piosenkę. Ode mnie wielki plus, Anioł od ciebie. Ode mnie wielki plus, lekkość na scenie, pozytywne w ogóle przekazywanie energii na publiczności, mega, super, bardzo fajnie. Jestem na tak. Przypomniałaś na występ Kraskiego Bryzu Zygadowskiego z tamtego roku. Tak. Tak, to nam zapadło w pamięć, nie wiem czy oglądałaś, chciałaś, słyszałaś? Może słyszałam, ale teraz nie wiem, ale podobne głosy. Podobne głosy macie, to do nadrobienia. Co jeszcze? Fajnie, fajnie, nam się podobało. Jesteś bardzo otwarta i bardzo... Pozytywna i bardzo otwarta. Jesteśmy na tak. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w półfinale. Dziękuję. Wiktoria, jak oceniasz swój dzisiejszy występ? Jestem zadowolona, nie powiem. Zadowolona jestem. Nie... Wszystko poszło tak, jak sobie zaplanowałaś, zaśpiewałaś tak, jak chciałaś zaśpiewać, czy gdzieś tam coś ci jednak nie wyszło? Jestem zadowolona, jak mówiłam, wszystko poszło tak, jak chciałam, także... Bilet do półfinału mamy, w takim razie cóż, trzymamy kciuki i być może do zobaczenia w finale. Dziękuję bardzo. Dziękuję.